interesu rządu PiS w 2020 roku. 2 miliardy złotych. Tyle pieniędzy rząd Prawa i Sprawiedliwości przeznacza rocznie na tubę propagandową w postaci TVP. 100 milionów złotych wydał minister Szumowski na zakup 1200 respiratorów od handlarza bronią, które w większości nigdy do nas nie dotarły. Rekordowa od czasów II wojny światowej liczba zgonów i tej liczby nie można usprawiedliwić COVID-em, a raczej wynika z lockdownu. Blisko 3 miliardy złotych wydane na rosyjski węgiel, kiedy nasz węgiel ze Śląska leży odłogiem na hałdach. 20 milionów złotych PiS przeznaczył na dotacje dla banku Morgana, który później sfinansował Paradę Równości. 70 milionów na wybory, które nigdy się nie odbyły. 2,5 miliarda złotych wydanych na bezpłatne szczepionki, podczas gdy rząd w ogóle nie zbadał zapotrzebowania na nie, a przecież bardzo wiele osób w ogóle nie chce się zaszczepić. W roku 2020 płaca minimalna wynosiła w Polsce 618 euro. Zaś w 2021 magicznie wzrosła do 611. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, który szczyci się obniżaniem podatków od początku ich kadencji, wprowadza KOD 21 kolejnych nowych podatków, które ugodzą oczywiście w nasze portfele.